Cześć, z tej strony Marcin Zabłocki. I Wojtek Mikołajczyk, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jak LLM, czyli Large Language Models, wpływają na projekty machine learning. Zaczynamy. Zacznijmy może od tego, skąd jest taki boom na to. To się wzięło w sumie stąd, że ChatGPT osiągnął taki spektakularny sukces. Możecie też oczywiście zobaczyć o tym, jak działa ChatGPT, nasz pierwszy wynik podlinkowany na dole. No ale chyba głównym aspektem, który tutaj chcemy poruszyć w kontekście tego ChatGPT, jest to, że on jako pierwszy taki bardzo duży model NLP, można było powiedzieć, że wszedł pod strzechy, że forma, w jakiej on zaczął generować odpowiedzi na pytania, była tak dobra, że ludzie, którzy nawet się nie zajmowali wcześniej machine learningiem ani AI-em, też zaczęli go używać, bo on rzeczywiście działał. No, tak, a też można było go sobie wypróbować zakładając konto, nie trzeba było nawet nic płacić i powiedzmy zwykli zjadacze chleba i ludzie ze świata ML-a sobie wchodzili i próbowali promptując. Ja pamiętam, byłem taki trochę nieufny, nie wierzyłem, że to będzie tak dobre jak jest i byłem zaskoczony. No i pewnie więcej ludzi też było zaskoczonych i był taki efekt wow. A potem jak było wiadomo, że jest tam API, można to kupić, no to było chyba, no to dawaj wdrażamy, jak to jest takie dobre, nie? Do swojego biznesu. I no i się zaczęło kombinowanie z tymi modelami. Tak, i może jak już jesteśmy właśnie w kontekście tego wdrażania, to pierwsza rzecz, która mi się ostatnio rzuciła bardzo, bardzo w oczy, to to, że tak jak wcześniej, powiedzmy w takim klasycznym ML-u sprzed ery tych Large Language Models, jeżeli firma wdrażała jakieś rozwiązanie bazujące na NLP, i na przykład jeżeli to była klasyfikacja albo regresja albo cokolwiek innego, to pierwszą rzeczą, która tam się pojawiała, było: dobra, to zdefiniujmy jakąś metrykę sukcesu. Powiedzmy, że chcemy na naszym wewnętrznym zbiorze danych osiągnąć konkretną precyzję albo konkretny recall. I zespoły data science i machine learning starały się projekt prowadzić w taki sposób, żeby osiągnąć. A teraz trochę mam wrażenie z tego, jak to obserwuję, jest taka zmiana paradygmatu, ale też można było to powiedzieć, no jest trochę takim hypem, że raczej teraz wszyscy chcą gdzieś włożyć te large language models z uwagi na ich potencjalnie bardzo, bardzo duże zastosowanie i bardzo duże możliwości, nie zastanawiając się wcześniej, jak to zmierzyć, albo czy na pewno to jest to, czego potrzebujemy. Tak, ale to jest właśnie trochę też chyba takie metodą prób i błędów, no bo też z drugiej strony tak właśnie nie do końca trochę wiadomo, jak się ten model zachowa, czy coś działa, czy nie działa. Nieraz pewnie jest to sprawdzane, że ktoś tam sobie usiądzie, zacznie promptować, raz, drugi, trzeci, coś tam, to są raczej pojedyncze przykłady, czy fajnie działa, czy nie fajnie działa. Też żeby zmierzyć metryki dla takich modeli na większą skalę, no to można i pewnie niektórzy też to robią, tylko no właśnie, wtedy jak mamy płatny model, no to też musimy płacić za jego wywołania, więc wtedy koszt samej ewaluacji też nam jakiś tam się pojawia i rośnie. Nie wrzucimy wtedy bardzo dużego zbioru, no bo to będzie duży koszt, więc też to może nie jest takie proste. Tak, bo też warto tutaj wspomnieć, że jeżeli zdecydujemy się na przykład na używanie OpenAI API, no to płacimy wtedy za każdy token. Nie? A średnio podają, że tekst, każde słowo to jest chyba 0,7 tokena? Nie? Taka jest średnia z tego, co pamiętam. Więc te koszty bardzo szybko mogą eskalować. Kolejną rzecz, którą tutaj też zauważyłem ostatnio, że co jest też dziwne z perspektywy tego, jak to wcześniej działało, że wcześniej rzeczywiście, tak wspomniałem, metryki i przewidywalność przede wszystkim odpowiedzi, na przykład w klasyfikacji, to tutaj, jeżeli używamy takiego zewnętrznego API, to z samego tego sposobu, w jaki ta firma dostarcza to API, nie mamy powtarzalności wyników. Czyli odpytujesz raz z tym samym tekstem, takiego ChatGPT API na przykład, dostajesz jedną odpowiedź, ale za dosłownie milisekundę odpytasz drugi raz z tym samym requestem i dostajesz troszeczkę inną odpowiedź. No bo pod spodem tam jest pewnie wiele maszyn, które to odpalają. Każda ma trochę innego seeda albo
twój request ląduje na innej instancji, więc dostajesz za każdym razem inną odpowiedź, co też powoduje, że jest to no, w niektórych przypadkach niechciane, ale można było pewnie się pokusić, żeby powiedzieć, że to jest niebezpieczne wręcz, nie? No, ale jest jeszcze pytanie, czy w takim razie, jak wyszły te ChatGPT, te wszystkie duże modele, no to czy teraz to jest już koniec dla innych modeli, dla tam jakichś BERTów, czy w ogóle dla innych starszych algorytmów uczenia maszynowego? No i tutaj możemy się zastanowić nad różnymi aspektami tego. Pierwszy taki bardzo przyziemny i też istotny dla biznesu, no to będzie kwestia kosztów wdrożenia. Bo o ile w takim klasycznym ML-u, czy też w modelach językowych typu BERT i tak dalej, no to te modele są jakby open source'owe do wykorzystania. Możemy sobie wziąć taki model na przykład z Hugging Face'a, zrobić u siebie serving i te koszty, które ponosimy, no to są koszty tych maszyn, na których serwujemy nasz model. I to jest tyle. No a jakbyśmy sobie na produkcję wzięli jakiś wykorzystanie właśnie czatu GPT po API, no to płacimy tak naprawdę za każde wywołanie, więc nam wtedy bardzo mocno rosną koszty, nie? Może to mieć sens, ale wtedy no to musimy mieć taki super przypadek biznesowy, że nam to się z jakiegoś powodu opłaca, że zarobimy więcej mimo wszystko na tym produkcie, no ale często to będzie jakby killer takiego projektu, żeby go wdrożyć na dużą skalę, bo się może okazać, że jakby same koszty wywołania już po prostu rujnują budżet. No a co myślisz właśnie, bo rzeczywiście jakby jest obóz korzystania z tych open source'owych projektów i obóz korzystania z płatnego API. No i teraz można też się pokusić o wdrożenie na przykład LLM-a w stylu jakiejś wikuny czy czegoś u siebie, nie? Bo coraz więcej tych open source'owych projektów będących large language modelami też się pojawia. I tą dyskusję możemy tutaj w sumie też tak poprowadzić. Że czy teraz, od teraz w NLP tylko Large Language Models do wszystkiego, nie? Czy jeszcze jest sens dla tych staroświeckich modeli, które jeszcze niedawno były state of the art, właśnie w stylu BERT i inne, nie? No bo rzeczywiście koszty wdrożenia są bardzo dużym czynnikiem. No ale da się niejako też wdrożyć może gorszej jakości, porównując się do ChatGPT, ale za to na własnych maszynach, czy tam na własnym środowisku kontrolowanym da się open source'owy model też oczywiście wdrożyć. Co więcej, w przypadku zdecydowania się na model taki duży, ale wdrożony u siebie, też zyskujemy prywatność, no bo po pierwsze, żadne nasze dane nie przelatują przez internet i nie dolatują do serwerów na przykład OpenAI, mimo tego, że deklarują w SLA, że no nie korzystając z tych danych do trenowania, no ale jednak gdzieś tam pewnie w logach nie wiadomo nigdy, czy to nie wycieknie i jak wyślesz coś, co jest potencjalnie jakimiś wrażliwymi danymi, no to nie chcielibyśmy tego mieć w naszym projekcie, nie? Tak, no pominęliśmy ten temat wcześniej, ale faktycznie no, dla niektórych biznesów czy dziedzin, nie wiem, jakichś tam medycznych, czy są jakieś wrażliwe dane, Dokładnie. czy finansowe, no to jakby pewnie też umowy mogą po prostu zabraniać wysyłać takich danych dalej, a w przypadku jakiegoś wycieku czy czegoś, no to koszty też mogą być olbrzymie, nie? Więc też takie branże też mogą być zmuszone budować swoje rozwiązania i nie korzystać z gotowych. A w sumie jeszcze jedną taką zaletą też modeli właśnie płatnych z OpenAI na przykład, no to może być taka, że żeby to zastosować w jakiejś mniejszej aplikacji, no to też nie trzeba mieć w sumie zespołu machine learningowego i kompetencji, bo no odpytywanie API, no to programiści spokojnie ogarną. Promptowania, żeby tam jakiś podstaw się nauczyć, to jest proste, no i tam już jakieś zadania, takie zero shot classification czy coś, z samego promptowania, no to można zrobić, nie? A to też z perspektywy może firmy czy startupu, co nie ma jakby kompetencji takich, no to jest danie im możliwości zastosowania AI w swoim produkcie, Tak. której by tak to nie mieli. Tak, i to właśnie, i to jest najfajniejsze chyba w tym, akurat to jest bardzo pozytywny ma wpływ, bo właśnie bez kompetencji w machine learningu, właśnie tym few shotem czy zero shotem będzie się dało bardzo wysokiej jakości te klasyfikatory na przykład zrobić, albo jakieś inne zadanie z NLP, czy question answering, czy coś takiego. No to właśnie wcześniej to wymagało na przykład wiedzy, jak sfajntunować takiego BERTa pod to, żeby on odpowiadał na pytania. Jeszcze co więcej, jak dołożyć do tego repozytorium swoje dane w danej firmie, to trzeba było w ogóle sfajntunować tego BERTa. A teraz właściwie
dowolna osoba jest w stanie wrzucić prompta i tam na przykład kawałek tekstu z wewnętrznego zbioru danych i powiedzieć: odpowiedz mi na takie i takie pytanie, i on wydrukuje ci tą odpowiedź, która będzie do przeczytania przez człowieka, ale da się to też oczywiście tak zrobić, żeby on nawet wygenerował JSON-a, którego się będzie dało sparsować, nie? To jest super. Ja właśnie tu się pokusiłem o takie stwierdzenie, że BERT is the new bug of words, bo samo zaistnienie i wejście pod strzechy tych wszystkich large language models i całego tego wysiłku open source'owego community, żeby udostępnić ludziom możliwość korzystania z tych large language models, nawet jak mają o wiele mniejsze zasoby niż taki OpenAI czy Microsoft. Trochę mógłbym powiedzieć, że spowodowało degradację tego całego świata NLP z Erberta i Transformersów takich. Powiedzmy teraz, jak na to patrzymy, one są małe, no bo one były tam 120-130 milionów parametrów. Jak pamiętam, pracowaliśmy jeszcze w poprzedniej firmie razem, no to wtedy te modele to było state of the art i to były naprawdę spore modele. I się wydawało, wow, tyle tych parametrów, jak sobie z tym poradzić, nie? A teraz weszliśmy właściwie z miesiąca na miesiąc w miliardy i to już jest standard, nie? I teraz jakby zastanowić się można, jaki jest sens tych wszystkich starych metod w stylu bug of words, DFIDF, gdzie porównując na to, jakie możliwości masz z jednego modelu, którego nawet large language modelu, którego nie musisz nawet dotrenowywać w ogóle na niczym, możesz tylko za pomocą prompta go wystajować pod odpowiednie zadanie w NLP. Jaki jest sens w ogóle uczenia się tych wcześniejszych metod, nie? No właśnie, ale tak, no może ten sens jest, nie? W sensie to zależy, Tak. bo też są jakieś przypadki, może jakiejś prostej klasyfikacji, gdzie jakby tak się pomierzyło to wszystko, to się okaże, że na przykład to tam klasyfikator oparty na nawet na TF-IDF-ie i na tym jakimś klasyfikatorze już będzie wystarczająco dobry i niewiele gorszy niż BERT. No a się okaże, że wtedy on to śmiga tam na jakichś śmiesznie słabych maszynach, na CPU i nagle to jest bardzo tanie, bardzo dobre. No jak tutaj mamy dużą skalę, no to też może to się okazać lepsze wtedy. No a poza tym to też te modele już mają duży wpływ na pracę innych ludzi, w tym też na pracę programistów. Może jeszcze w tym momencie nie zabierają pracy masowo, chociaż tam też różne są plotki, że duże firmy chcą zwalniać, żeby bo już nie ma takiej potrzeby aż tylu programistów, bo część właśnie no, napiszą te duże modele, nie? A jak one fajnie to robią, no to możemy, korzystając chociażby z Copilota, który nam podpowiada kod, jak piszemy, skorzystać i się przekonać, że no, to jest naprawdę dobre rozwiązanie i ułatwia, nie? Może to nie jest takie, że stworzy ci super skomplikowane rozwiązanie, wdroży je na produkcję i to wszystko i są programiści niepotrzebni, ale no jakieś tam powtarzalne elementy kodu to potrafi je podpowiedzieć, nie trzeba wszystkiego mozolnie pisać. Tak, i co więcej, w Copilocie, przynajmniej ja osobiście, najczęściej używam go wtedy, kiedy muszę użyć na przykład biblioteki, której nie do końca znam, jakąś nową bibliotekę sobie zaimportowałem i piszę na przykład komentarz, że chciałbym zrobić to i tamto, i ten Copilot generuje mi kod, więc nie muszę poznawać API tej biblioteki bezpośrednio wchodząc na dokumentację i czytając, tylko już od razu mam ten kawałek kodu napisany i mogę na przykład go odpalić, zobaczyć, czy to jest to, co chcę. I te cykle iteracyjne są o wiele szybsze. Czyli te duże modele językowe, ChatGPT, to jest jak taki młotek, to jest dobre narzędzie, pomaga w pracy, a też wszyscy szukają, gdzie go zastosować, gdzie te sobie gwoździe powbijać. To jest trochę chyba teraz takim wyzwaniem, żeby znaleźć dobre rozwiązania w biznesach. Wszystko się dzieje mega szybko, wszyscy z tym eksperymentują, no jest to bardzo dynamiczny okres i pewnie za jakiś czas zacznie się to klarować, w jakich zastosowaniach to się faktycznie sprawdza, a w jakich to jest tak bardziej do pobawienia się. Tak. No i tworzy się taka trochę bańka też z tego, że rzeczywiście wszędzie każdy projekt już musi mieć large language model wdrożony. No i ogólnie z tymi LLM-ami to też nie jest tak, że to wszystko jest takie czarno-białe, no bo jak wiemy, wszystko jest bardziej takie w skali odcieni szarości, bo z jednej strony rzeczywiście używając LLM-y załatwiamy sobie bardzo dużo za pomocą jednego narzędzia, czy za pomocą jednego modelu. Jesteśmy w stanie rozwiązać większość problemów
NLP, które dotychczas wymagały dedykowanych modeli, i wdrażając jeden model na przykład w firmie, wewnętrznie czy korzystając z zewnętrznego API, już jesteśmy pięć kroków do przodu, gdzie kilka lat temu też nie było takie oczywiste. No ale z drugiej strony ulegamy trochę takiemu hype'owi, no i warto może zrobić krok wstecz i się zastanowić, żeby czy rzeczywiście potrzebujemy tych LLM-ów i znaleźć rzeczywisty, fajny, biznesowy use case, żeby je wdrożyć, no będą z tego oczywiste korzyści. Zamiast koniecznie szukać właśnie miejsca, że musimy koniecznie mieć te LLM-y, bo wszyscy je mają, to my też chcemy mieć. I to mam wrażenie, że to są takie flashbacki, że jak wchodziło Big Data, to było też, że Big Data rozwiązuje wszystkie problemy, wszyscy muszą mieć Big Data. Potem jak wchodziły jakieś modele computer vision, to samo było, wszyscy robią wizję i już wszystkie problemy rozwiązane i musimy to mieć. I teraz ja z tymi LLM-ami i jestem ciekaw, co będzie za rok albo może za 3 miesiące, bo teraz to się tak szybko dzieje, że w ciągu ostatnich kilku tygodni mi się wydaje, że AI przyspiesza tak mocno, jak przez ostatnie tam kilka lat tyle się nowych rzeczy pojawia. No to prawda, trudno nadążyć. Czyli warto się najpierw zastanowić, co chcemy osiągnąć, a potem dobrać narzędzie, a może niekoniecznie najpierw dobrać duże modele, a potem się zastanowić, co z nimi zrobić, bo to też nie zawsze się może udać. Tak, poza tym zapraszamy Was na ml-workout.pl. Tam można przeczytać trochę więcej o nas, zapisać się do newslettera. Tak, znajdziecie też tam linki do wszystkich naszych poprzednich odcinków i w newsletterze co jakiś czas wysyłamy zadania rozwijające Wasze umiejętności w machine learningu wraz z rozwiązaniami. Link w opisie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostać notyfikację o najnowszym odcinku i do następnego. Hej! Cześć.